Cześć. Dziś będzie o odmywakach, gąbkach, myjkach i tak dalej. Czy mogą być dla nas szkodliwe? Jakie mamy alternatywy? Zapraszam. Dla tych oglądających ten film w przyszłości, którzy się mogą dziwić, o co chodzi z tą pokrywką, to przypominam, że mówię do Was z czasów pandemicznych i wielkiego światowego lockdownu. Dziwne rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że u Was wszyscy zdrowi, także psychicznie. No i dzisiaj właśnie w temacie, który pozwoli nam tego zdrowia trochę zaoszczędzić. Zmywaki, gąbki. Zapraszam. Każdy musi myć naczynia. Nawet jeśli jada na przykład totalnie na surowo, to czasem coś się gdzieś utłuści jakimś tłoczonym na zimno olejem i już ciężko jest takie coś wyczyścić bez gorącej wody i myjki. Jakich uników by nie robić, jakby nie kombinować, to najczęściej w końcu myjki i tak trzeba będzie użyć. I najczęściej pada na te najpopularniejsze, wszędobylskie, kolorowe, syntetyczne gąbki. Na szczęście jest sporo innych opcji, nie wszyscy jednak o nich wiedzą i stąd właśnie ten temat odcinka. Mimo że alternatyw jest sporo, gąbki kuchenne to wciąż najpopularniejsze zmywaki do brudnych naczyń. Są takie popularne, bo są tanie, paczka 10 sztuk kosztuje około kilku złotych, można je dostać w każdym markecie, drogerii, a często też w sklepach spożywczych czy kioskach. Dostępność jest o wiele łatwiejsza niż dostępność alternatyw. Cenowo zmywaki też wypadają o wiele lepiej niż alternatywa typu szczotka czy ekomyjka. No chyba, że wyrabiamy sobie takie myjki sami, do czego bardzo zachęcam, zaraz to omówię i podsunę też kilka pomysłów. Co do tych kolorowych gąbek, to poza tym, że w ich przypadku mieszanka wilgoci, porowatej struktury i rozkładającego się jedzenia daje idealne wręcz warunki do rozwoju przeróżnych patogenów na ich powierzchni i w ich wnętrzu. To jednak trzeba im też oddać, że dość dobrze działają, jeśli chodzi o samomycie. Jednak jest wokół nich sporo kontrowersji, ja też staram się ich unikać jak mogę i o ile jak się odpowiednio pokombinuje, to można się ich pozbyć ze swojego domostwa, to już ciężej jest je całkowicie wyeliminować ze swojego życia, bo są tak powszechne, że jedząc poza domem, czy to na przyjęciu, w restauracji, u znajomych, u rodziny, nie mamy pewności, czy talerze, kubek, szklanka, którą nam podano, nie była taką gąbką traktowana. No cóż, tego nie przeskoczymy, chyba że będziemy wszędzie odmawiać jedzenia, nosić swoje sztućce, naczynia i edukować wszystkich na każdym kroku, czego nie polecam, bo wezmą Was za wariata, albo sami najpierw ześwirujecie. Jednak na pewno warto o tym mówić, tak samo warto świecić przykładem. Ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw potestować te rozwiązania na sobie, u siebie w domu. Sprawdźmy więc, o co chodzi z tą szkodliwością. Jakie są alternatywy i co możemy zrobić, aby zminimalizować toksyczność gąbek. A zanim o samych zmywakach, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia powiązana z tematem mycia. Kwestia zużycia wody, poszanowania wody, jej odpowiedzialnego używania. To temat nadzwyczaj aktualny. Niedawno bardzo mocno postraszyła nas susza, to znaczy w ciągu kilku ostatnich dni trochę już na szczęście popadało, ale to chwilowy ratunek i problem na pewno wróci. Jednak nie będę Was zamęczał, bo miało być o zmywakach, więc dla zainteresowanych ta plansza porusza najważniejsze moim zdaniem kwestie związane z tym tematem. Klasyczne gąbki do naczyń zbudowane są z dwóch warstw, lekko chropowatej warstwy nylonowej oraz gładkiej pianki. Warstwa nylonowa przeznaczona jest do czyszczenia trochę mocniejszych zabrudzeń, nie super mocnych, bo na takie rzeczy to już bardziej druciaki niż zmywaki, ale takiego powiedzmy uporczywego, lekko zaschniętego brudu itd. W ich przypadku, w przeciwieństwie do druciaków, nie ma za bardzo ryzyka zarysowania naczyń. Druga strona natomiast to miękka pianka, którą można użyć do mycia mniej wymagających zanieczyszczeń. Mówię druga strona, ale te konstrukcje są różne, czasem jest to z dwóch stron, czasem z jednej i tak dalej. A propos materiału, z jakiego są zrobione, to na opakowaniu widzimy, że albo nie widzimy, ponieważ jedna z najpopularniejszych polskich firm, której zmywaki możemy znaleźć chyba wszędzie, w ogóle nie podaje składu, ale na szczęście znalazłem składy na opakowaniach zmywaków innych firm. Oto jaki skład podają. Pianka poliuretanowa, poliamidowa i poliestrowa warstwa szorująca. Taki skład znalazłem na dwóch niezależnych produktach różnych firm, więc wychodzi na to, że to jest taki standard przy produkcji tego typu gąbek. Z kolei na druciakach popularnej firmy, o której mówiłem, już podali, że jest to stal nierdzewna. Co więc nam grozi ze strony gąbek do naczyń? W skrócie, jeśli używasz ich za długo i w zły sposób, to masz siedlisko bakterii w gąbce. To jednak nie jedyna kwestia, bo można zaszkodzić na wiele innych sposobów, na przykład nieumiejętnie je czyszcząc czy traktując wysokimi temperaturami. Naukowcy przebadali zawartość tychże właśnie zwykłych gąbek do zmywania i znaleźli w nich ogrom bakterii, w tym też oczywiście chorobotwórczych. Badania, które linkuję w opisie, dowodzą, że w kuchennych gąbkach do zmywania żyją miliony drobnoustrojów, włączając w to pałeczkę zapalenia płuc oraz bakterię wywołującą zapalenie opon mózgowych. A na jakim materiale badania robiono? Skąd brano zmywaki? Jak bardzo były brudne? I tak dalej. Otóż na potrzeby tych badań niemieccy naukowcy poprosili mieszkańców 14 prywatnych domów w mieście
Dillingen-Schwenningen o przekazanie ich zmywaków kuchennych do celów naukowych. Następnie gąbki zostały poddane badaniom mikroskopowym. Naukowcy sekwencjonowali też DNA żyjących w nich mikroorganizmów. Wyniki badań były takie, że na 16 cm sześciennych kuchennej gąbki naukowcom udało się zidentyfikować średnio około 82 miliardy bakterii, czyli prawie 11 razy więcej niż obecnie jest ludzi na świecie. Poza zmywakami takie zagęszczenie drobnoustrojów można spotkać tylko w odchodach. Te odkryte mikroby żyjące w porach gąbek nie pochodzą jedynie z żywności, ale też z ludzkiej skóry, innych powierzchni, z którymi mają kontakt, no i oczywiście z resztek jedzenia, z którymi mają styczność. I żeby ktoś źle nie zrozumiał tego poradnika, ja nie straszę, tylko namawiam do szukania alternatyw, no bo skoro można lepiej, zdrowiej, to czemu nie? Tym bardziej, że nauka potwierdza, że to, co akurat tak się zdarzyło i jest najpopularniej stosowane, nie jest najzdrowsze, co zresztą często się w dzisiejszym świecie zdarza. Wiem też, że sterylizacja to łatwy patent na alergię i zupełnie nie w tą stronę zmierza ten poradnik. Gąbka ma te bakterie, ale przecież w czasie mycia dowalimy płynu, wszystko się ładnie spieni, spłuczemy ciepłą wodą i wszystko będzie ok, prawda? Zmywak spełni swoją funkcję, naczynia będą względnie czyste, nikt przecież od tego nie umiera. No i racja, całkowita racja, nikt nie umiera, ale już na przykład do przeróżnych alergii, podtruć może się to w jakimś stopniu przyczyniać. To, co zawsze lubię podawać jako może nie tyle przykład, co adekwatne porównanie, to wcześniejsze pokolenia. Nasi rodzice, dziadkowie są to przykłady dobrego zdrowia, wychowani w innych czasach. Innego powietrza, innego pożywienia, no i też braku zmywaków, bo wtedy szyło się je samemu i dość często prało. Niestety często jednym i tym samym zmywakiem, którym zmywamy naczynia, gdzieś tam szybcikiem przetrzemy też stół, blat czy zabrudzoną kuchenkę. I tak się te bakterie z różnych miejsc kumulują w zmywakach i w drugą stronę roznoszą się na wymienione powierzchnie, na których możemy zaraz coś kroić czy położyć coś, co mamy zamiar zjeść, na przykład umyty już owoc. Jakie jest więc najrozsądniejsze rozwiązanie? Generalna zasada. Regularnie wymieniać, nie pozostawiać w wilgotnym zlewie, zawsze wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. A nie jak to często bywa, wymieniać dopiero wtedy, gdy już nie da się definitywnie odratować, gdy śmierdzi, pozostawia smugi, czy już sam chce wyjść z naszej kuchni. Nie pozostawiamy w żadnym razie w wodzie, a już najgorzej zostawić w brudnej wodzie, to znaczy takiej z resztkami jedzenia, bo tam drobnoustroje o wiele szybciej się namnażają. Okej, czyli wymieniać gąbkę jak najczęściej, tylko że w sumie to przecież jest produkowanie masy śmieci, więc warto jednak poszukać tych alternatyw, co zaraz w tym odcinku szeroko zrobimy, ale najpierw jeszcze kilka słów. Kolejna kwestia, o której na pewno mało kto by w ogóle pomyślał, mianowicie czy takie syntetyczne gąbki przeróżnych producentów w trakcie samego zmywania nie wydzielają czasem do wody niedużych ilości syntetycznych substancji, tym bardziej w wysokich temperaturach. Tu mówi się zazwyczaj o tak zwanym mikroplastiku. Podobnie dzieje się też ponoć w trakcie prania sztucznych tkanin. Ja wiem, że to są minimalne ilości, ale jednak jak wszystko brać pod uwagę, to też i ten argument warto wspomnieć. A jeśli nie, oszołomia miasto brzmiąca dla niektórych nazwa mikroplastik, to można też zwrócić uwagę na to, że gąbki te są chemicznie barwione, na te przeróżne kolorki i to również może się w jakimś stopniu wydzielać podczas mycia. Dlatego jeśli ich używacie, to pamiętajcie o prawidłach w tym odcinku przytoczonych. Nie wyparzajcie, wymieniajcie często, a najlepiej zrezygnujcie z nich na rzecz jednej z wielu, wielu alternatyw, kumulujących zdecydowanie mniej szkodliwych drobnoustrojów. A czego zdecydowanie nie robić z gąbkami? Ludzie stosują różne metody dezynfekcji takich gąbek. Niektóre znane domowe sposoby to na przykład odkażanie gąbek poprzez gotowanie czy podgrzewanie w mikrofalówce. Okazuje się jednak, że one tylko pogarszają sprawę, bo mimo, że redukują ogólną zawartość bakterii w gąbce, to jednocześnie zwiększają udział procentowy chorobotwórczych patogenów. Mówiąc prostymi słowami, kombinowanie z wysoką temperaturą czy falami mikrofalówki sprawia, że co mniej odporne drobnoustroje przepadają, jednak te najtwardsze już niekoniecznie. I koniec końców po takich zabiegach pozostaje ich procentowo w takich niby odkażonych zmywakach więcej. Szczegółowo wyjaśni Wam to ten napis. Można więc powiedzieć, że poszczególne drobnoustroje uodparniają się na wysoką temperaturę czy środki myjące, a samo czyszczenie usuwa ponadto też neutralne bakterie, których miejsce zajmują zarazki patogenne. Konkluzja podaje, że najrozsądniejszym sposobem walki z bakteriami w kuchennym zlewie i zmywakach jest więc częste wymienianie gąbek na nowe, przynajmniej raz w tygodniu. Lub, to już moja rada, zmiana swojego podejścia do nie tylko samego mycia naczyń, ale ogólnie do ich używania, czyli na przykład to jedzenie z garnka czy z deski, na której i tak już kroiliśmy i która i tak już jest brudna i idzie do umycia. No ogólnie planowanie po prostu, jakieś takie pochylenie się nad tym problemem, szukanie i testowanie innych rozwiązań.
Inne kwestie. Czy płyny do zmywania naczyń trzymają w szachu legnące się wewnątrz gąbek bakterie? Różne są zdania. Ja zawsze byłem przekonany, że płyn do mycia naczyń to jednak jest detergent i on nie ma za zadanie tylko się pienić, a ma też właściwości bakteriobójcze. Tak też mówił w swojej wypowiedzi specjalista z Zakładu Bakteriologii PZH, który to wywiad linkuję Wam w opisie pod filmem. Wiele internetowych stron podaje, że płyny do mycia naczyń nie posiadają właściwości bakteriobójczych. Nie robiłem pod tym kątem dokładnego researchu, które posiadają te właściwości, a które nie. Przyjmuję jednak, że rację miał specjalista, a nie autor, który nawet nie podał skąd ma takie założenie. Więc tu co prawda bez 100% pewności, ale myślę, że moczenie w płynie bez wygotowywania, wyparzenia wrzątkiem czy użycia mikrofali, a po prostu samo nasączenie płynem może być w jakimś stopniu skuteczne w kontekście dezynfekcji takiej gąbki. Jednak pozostaje kwestia wilgoci, w której bakterie dobrze się namnażają, więc trzeba po takiej dezynfekcji gąbkę wysuszyć. Czy jeżeli zostawiamy ją z płynem, to dobrze odcisnąć przed odłożeniem w, podkreślam, suche miejsce. Niewykluczone też, że część bakterii już zbyt mocno w gąbce rozkoszczonych przetrwa takie zabiegi, podobnie jak miało to miejsce z wyparzaniem i pozostawaniem tych najtwardszych mikrobów. Co zamiast zmywaków? Jakie mamy alternatywy? Jak to wychodzi cenowo? Zanim zacznę wymieniać i omawiać, to jeszcze słowo wstępu. Nie trafiają do mnie argumenty, że tymi wszystkimi alternatywami to się słabo myje, na przykład zeschnięte czy przypalone garnki, trudno dostępne miejsca i tak dalej. No sorry, ale przypalone garnki słabo myje się w zasadzie wszystkim, nawet druciak czasem wymięka, a jak już się zdarzyło, że coś zaschło na garnku, to po prostu namocz go na jakiś czas. Na pewno pójdzie wtedy z czyszczeniem o wiele łatwiej. Plus warto mieć przy zlewie na przykład 3 rodzaje myjek gdzieś tam powieszone, suche, zadbane i adekwatnie do sytuacji ich używać. Wszelkie szczotki z drewnianym uchwytem, krótszym lub dłuższym, to świetny pomysł na ograniczenie kontaktu naszych dłoń z płynem do mycia naczyń czy z gorącą wodą. Gęstość włosia może być różna w zależności od produktu i producenta. Gęstsze włosie lub lepsza jego jakość często oznacza większą skuteczność czyszczącą i teoretycznie łatwiejsze, szybsze czyszczenie, co oszczędza nasz czas, energię i potencjalnie też wodę i płyny zużyte przy takim myciu. Jednak nie jest to takie czarno-białe i na przykład czasem jedna myjka miękka czy z rzadszym włosiem może się sprawdzić o wiele lepiej niż taka z mocno zagęszczonym włosiem. Dlatego dobrze jest kupować taką szczotkę osobiście, żeby dotknąć, sprawdzić i tak dalej. Szczotki drewniane należy odpowiednio czyścić. Samo włosie nie kumuluje brudu tak bardzo jak gąbki, ponieważ najczęściej nie jest zbyt gęste, więc łatwo jest się dostać do ewentualnych zaczepionych gdzieś tam w nim resztek jedzenia. Najbardziej poleca się dbać o samą rączkę, aby nie pleśniała, nie śmierdziała i nie nabierała brzydkiego wyglądu. W tym celu poleca się najczęściej konserwację olejem lnianym. Gdy ja kupowałem swoją myjkę na targach Zero Waste, takie samo zalecenie dostałem od sprzedającej mi ją pani. Co ważne i na co trzeba uważać, to że włosie w takich szczotkach nie zawsze jest roślinne lub zwierzęce, a czasem jest zrobione z pochodzącego z recyklingu tworzywa PET, czyli po prostu znowu plastik nasz kochany. Z kolei większość dostępnych w Polsce drewnianych szczotek zrobiona jest najczęściej z drewna bukowego, ze względu na jego twardą i zbitą strukturę. Z kolei ich włosie to najczęściej naturalne włókna roślinne, jak na przykład tampiko z agawy czy bassita z palmy. Za wadę szczotek można uznać to, że jeśli się zbyt zamaszyście ich używa, to przy niższych naczyniach, płaskich talerzach itd. woda podczas mycia może się rozpryskiwać po kuchni, bo włosie bywa dość sprężyste i czasem gdzieś coś odstrzeli. Jednak tutaj wprawa daje bardzo dużo, wysokość zlewu, jego komory ma też znaczenie. Zależnie od produktu, samo włosie, jego twardość też może być różne i z czasem mniej lub bardziej też może mięknąć. Podsumowując, szczotki drewniane z włosiem. Musicie wybrać taką, by twardość, gęstość włosia Wam odpowiadała. Druciaki. Na pewno nie jest to uniwersalna alternatywa, ale jakaś opcja to jest, więc nie mogłem druciaków w tym spisie alternatyw pominąć. Oczywiście wiadomo, że druciaka nie użyjemy do garnka emaliowanego czy ceramicznego. Szkło też, trochę szkoda atakować druciakiem, ale okej. Okay. Poza tymi twardymi, oldschoolowymi druciakami są jeszcze plastikowe druciaki. Lub określmy to zmiękczane druciaki. Nie typowo druciak z takich drucików, tylko ten, który Wam pokazywałem wcześniej na ujęciu z marketu. Opisany jako ze stali nierdzewnej. Tam ta stal jest pocięta w takie płaszczone to jest. No i koniec końców dzięki temu to jest już taki trochę bardziej miękki druciak. Oczywiście on też porysuje szkło i tak dalej, no ale jakaś opcja to już jest. Mają też jednak oczywiste zalety. Bardzo dobrze czyszczą mocniejsze zabrudzenia, są dość trwałe. Metalowy druciak nie hoduje też tak łatwo bakterii.
Jeszcze nasze mamy często używały lnianej szmatki zamiast gąbki. W czasach przedgąbkowych był to jeden z najpopularniejszych patentów. Obecnie takie Utah myjki czy Len myjki można dość łatwo kupić, ale też można je bardzo łatwo zrobić samemu. Co w przypadku szczotek jednak wymagałoby już jakiegoś skilla i różnych materiałów, może też narzędzi. Utah myjkę poleca się do mycia twardszych zabrudzeń z uwagi na jej twardszą strukturę i lekką sztywność. Trochę jako takie lightowe zastępstwo dla druciaka. Z kolei delikatniejszą, mniejszą sztywną, a bardziej miękką Len myjkę poleca się do delikatniejszych i trudniej dostępnych powierzchni, gdzie dzięki tej elastyczności łatwiej będzie Len myjką dotrzeć. Myjka ze sznurka konopnego. Sznurek konopny ma ponoć właściwości antygrzybicze oraz antybakteryjne. Dzięki temu myjka taka nie śmierdzi lub śmierdzi mniej, czy zaczyna śmierdzieć później. Jest trwała i może być używana nawet przez kilka miesięcy. Można prać ją w zmywarce lub wyparzyć wrzątkiem, a po zużyciu ewentualnie wyrzucić na kompost. Jest dość twarda i szorstka. Płyn się na niej mocno nie spienia, co na początku może generować trudności i niechęć do tego zamiennika. Jednak po kilku myciach nabiera się wprawy i docenia jej zalety. Na przykład to, że myjka taka doskonale radzi sobie z zaschniętym brudem, czy też lekko przypalonym garnkiem. Po myciu naczyń warto pamiętać o dokładnym wypłukaniu myjki i rozwieszeniu jej do wyschnięcia. Ceny są różne, zazwyczaj w granicach 8-12 zł, ale można zrobić je samemu, jeśli ma się dostęp do sznurka konopnego i skilla w robieniu na drutach lub szydełkowaniu. Włóczkę, sznurek konopny czy jutowy możemy sobie zamówić w różnej grubości, ilości i w różnej cenie. I wtedy już możemy sobie sami takich myjek narobić ile chcemy. Przy tego typu myjkach najlepiej ponoć sprawdza się dość luźny splot, to jest z dużymi dziurami. Myjka jest wtedy bardziej elastyczna, szybciej wysycha i łatwiej się ją czyści. Polecana grubość sznurka to około 2 mm. Myjki konopne czyści się poprzez zalanie wrzątkiem, a więc dość łatwo. Ważne też, aby taka myjka nie leżała mokra gdzieś w zlewie, bo szybko przez to zdziadzieje. Trzeba wypłukać i odwiesić do wysuszenia, czyli po prostu dbamy, tak jak o inne wymieniane alternatywy. Wtedy będą służyć dobrze i długo. Kolejna alternatywa. Gąbki i zmywaki wykonane z celulozy, czyli połączenia naturalnej pulpy roślinnej, najczęściej drzewnej i bawełny. Gąbki celulozowe są wyjątkowo chłonne dzięki licznym, mniejszym i większym otworom, które wchłaniają i zatrzymują wodę. Kolejną zaletą jest to, że taka gąbka szybko wysycha, a to właśnie wilgoć stanowi środowisko sprzyjające rozwojowi bakterii i nieprzyjemnego zapachu. Celulozowe myjki są zazwyczaj w 100% zrobione z włókna drzewnego, jednak niewykluczone, że spotkacie gdzieś takie z dodatkiem innych materiałów, więc zawsze warto zerknąć na skład. A jeśli chodzi o samą skuteczność myjącą, to już zdania są różne. Generalnie do lekkich zabrudzeń są jak najbardziej ok, ale do cięższych lepiej mieć w pobliżu szczotkę lub na przykład myjkę konopną. Niektórzy polecają takie celulozowe gąbki do mycia szyb i luster. Jeszcze inni do mycia ciała czy czyszczenia twarzy. Za czym przemawia fakt, że są one naturalne. Gąbka Luffa, Luffach, Trukfa. Podpinam ją pod gąbki celulozowe, bo to też jest gąbka roślinna. Wiele osób myśli z uwagi na wygląd tej gąbki, że jest ona robiona z elementów raf koralowych lub czegoś pochodzenia morskiego, a prawda jest taka, że jest to gąbka w całości roślinna, wyrabiana z rośliny zwanej trukwa tudzież gąbczak, którą suszy się i sprzedaje, w całości lub pociętą na mniejsze gąbeczki. Często w takiej zakupionej gąbce mogą znajdować się jeszcze ziarna rośliny. Co prawda jest ona polecana najczęściej do pielęgnacji ciała, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować ją jako gąbkę do naczyń. Tym bardziej, że sprawdza się w tym bardzo dobrze. Jest też dość tania, ekologiczna i nie kruszy się łatwo. Zaletą jest na pewno jej elastyczność po namoczeniu, dzięki czemu można dość łatwo czyścić nią trudno dostępne miejsca i zakamarki naczyń. Po wchłonięciu wody jest ona też delikatna, na tyle, że nie rysuje garnków, no chyba, że ktoś zbyt szybko zacznie trzeć taką lufą, która jeszcze nie zdążyła wchłonąć wody. Ściereczka z mikrofibry. Mikrofibra, zwana też mikrofazą, jest to mikrowłókno składające się w 70% z poliestru i w 30% z poliamidu. Ma bardzo cienkie włókna, dlatego stosuje się ją głównie w produkcji bielizny. Mikrofibra jest przede wszystkim wytrzymała i odporna na spieranie, nawet przy wielokrotnym praniu. Ściereczki z mikrofibry przez niektórych uważane są za zmywaki idealne, są bardzo trwałe, dobrze chłoną wodę, a jednocześnie łatwo ją z nich wycisnąć. Do tego szybko schną i wyjątkowo długo zachowują wygląd nowości, no chyba, że je gdzieś przypadkiem poszarpiemy. Moim zdaniem jednak idealne nie są, bo nie są naturalne.
Tu podepnę też ścierki z wiskozy, które są w zasadzie mało popularne. Nie wiedziałem też, czy je podpiąć tu, czy może pod myjki celulozowe, ponieważ wiskoza to włókno naturalne, bo jest celulozowe, jednak jego produkcja jest już chemiczna i dlatego zalicza się wiskozę do materiałów syntetycznych, więc zawsze z uwagi na to będzie gorszym wyborem od materiałów w pełni naturalnych. Materiał pochodzi więc ze składników naturalnych, niestety do jego produkcji potrzeba wielu potencjalnie niebezpiecznych środków, jak na przykład dwusiarczek węgla i wodorotlenek sodu, przez co produkcja taka przyczynia się do zanieczyszczenia wody i powietrza. Bardzo ciekawą alternatywą są myjki kokosowe. Jak widać, mogą występować w postaci myjek lub szczotek. Włókno kokosowe jest bardzo trwałe oraz, co ważne, bardzo dobrze czyści. Często też takie kokosowe myjki są reklamowane jako totalnie biodegradowalne czy nawet kompostowalne. Generalnie mają one zazwyczaj podobną twardość, niektóre produkty mogą się delikatnie różnić, jednak ogólnie bardziej przypominają one druciaki lub takie prawie druciaki i do takich zastosowań sprawdzają się najlepiej. Oczywiście nadadzą się też do mycia naczyń, tym bardziej gdy są już troszkę bardziej zużyte. Są jednak dość twarde i takie przez długi czas pozostają, ale namoczone dają się jak najbardziej ściskać. Wykorzystać możemy też to, co już mamy w domu. Stary ręcznik, szmatkę. Kiedyś szyło się bawełniane szmatki i to nimi myło się naczynia. Wymagały dość częstego prania, ale potrafiły przetrwać wiele. Robiło się je z plotem trykotowym, czyli trochę podobnie jak myjki ze sznurka konopnego. Wykorzystać można resztki bawełnianych włóczek, z których możemy zrobić różnokolorowe myjki, jakiej nam się wymarzy grubości, kształtu i splotu. Dobrze działają i łatwo się piorą. A szyjąc myjki na przykład z ręczników, można sobie trochę pokombinować. Na przykład zrobić jedną lub dwuwarstwową, jedną lub dwustronną. Możemy zrobić mniejszą, większą, można coś włożyć w środek, żeby chłonęło wodę. Mocno zapomnianą i mało popularną alternatywą jest myjka silikonowa, której i ja nie będę specjalnie opisywał. Jaka jest, każdy widzi. Ktoś może zauważyć, że pominąłem totalnie kwestię zmywarki do naczyń. No cóż, przy jej używaniu też trzeba talerze wstępnie czymś oczyścić, właśnie jakąś myjką, szczotką. Ponadto dochodzą kwestie zużycia wody, prądu, naczynia po wyjęciu czasem potrzebują jeszcze wypłukania czy nawet do mycia. Dlatego tą kwestię wyjaśni Wam ta plansza. A teraz w formie napisu niewymienione do tej pory możliwe alternatywy. A jeśli coś Waszym zdaniem pominąłem lub niedoprecyzowałem, to dajcie proszę znać w komentarzach. Zmywaki po wypłukaniu i odciśnięciu wody warto odkładać na bok zlewu, na jakąś suchą powierzchnię, zamiast pozostawiać w zlewie. Znacznie ogranicza to tempo rozwoju bakterii. W suchej gąbce bakterie rozwijają się wolniej i tu wypadałoby wyśrodkować właśnie tą metodę pozostawiania gąbek w suchym miejscu z metodą mówiącą o nasączeniu jej płynem czy pianą z płynu. Na myśl sunie się, że takie kombo po prostu byłoby najlepsze. Kombo to znaczy najpierw gąbkę nasączyć pianą, potem porządnie odcisnąć i w takiej postaci odłożyć w suche miejsce. Nikt jednak tego nie przebadał, więc nie tyle doradzam takie rozwiązanie, co po prostu staram się podsunąć jakieś wyśrodkowane rozwiązanie. Naukowcy zalecają wymienianie ich na nowe mniej więcej raz na tydzień. Z higienicznego punktu widzenia to najlepsze rozwiązanie, z ekologicznego już niekoniecznie. No chyba, że wymieniamy je na nowe, ale starych nie wyrzucamy, a damy im gdzieś drugie życie, na przykład w warsztacie, garażu. Badacze podają termin około 7 dni, ale oczywiste jest, że to zależy od tego, jak intensywnie, jak często się używa takich zmywaków oraz to, jak się o nie dbało, więc to może być potencjalnie krótszy lub dłuższy czas. Tu jednoznacznej odpowiedzi nikt Wam nie poda. Musicie po prostu racjonalnie na to spojrzeć we własnej kuchni. O wszystkie te wymienione alternatywy trzeba też oczywiście dbać, suszyć, co jakiś czas prać, a drewniane szczotki czyścić i zabezpieczać według zaleceń producenta, czyli smarować tym olejem lnianym i też zawsze suszyć, bo jak to drewniane rzeczy, mogą po zbyt częstym zawilgotnieniu zacząć brzydko wyglądać i pachnieć. Przeróżne alternatywne myjki mogą też być za twarde, aby być uniwersalne. Mogą na przykład rysować powierzchnie szklane, uszkadzać emalię czy ceramikę. Tu po prostu trzeba wiedzieć, co do czego najlepiej się nadaje. Od bakterii nie uciekniemy. Od milionów lat gatunek ludzki ewoluuje w ich towarzystwie. Warto jednak pamiętać, że najbrudniejszym sprzętem w domu nie jest sedes, tylko właśnie te wszelkiego rodzaju gąbki. Również te do kąpieli. Klamki, powierzchnie telefonów komórkowych, pilotów, klawiatury komputerów itd. Ja gąbek syntetycznych staram się w ogóle nie używać. Przede wszystkim nie brudzę niepotrzebnie naczyń. Mam patelnię kulinarną, płaską jak talerz, na której często gotuję. Często też jadam wprost z tejże patelni lub innego fen. See, guys.
ziarnka, stworzonego wręcz po to, żeby właśnie z niego jeść, bo jest niski, ma świetne uchwyty, no i jest też ten plus, że jedzenie jest o wiele dłużej ciepłe, a po posiłku do umycia jest tylko ten jeden garnek, bo nie brudziłem niepotrzebnie talerzy czy misek. Zaoszczędzony czas, energia i woda. W idealnie zorganizowanym domu taka woda z moczenia zostałaby przekierowana do spłuczki w toalecie lub do podlewania ogrodu i tak dalej. Polecam też bardzo zakup takich garnków czy patelni do serwowania. Są bardzo funkcjonalne, estetyczne i co ważne oszczędzają niepotrzebne mycie talerzy. Często są zresztą używane w ekskluzywnych restauracjach, więc to naprawdę nie jest żadna wieś, wstyd czy ujma, a wręcz przeciwnie, jest to spójne, mądre i odpowiedzialne zachowanie, a jak się okazuje na przykładzie tych restauracji, także prestiż. Jak widać, możliwości mądrego gospodarowania nie mają końca, zawsze można coś odpuścić, pominąć czy lepiej rozplanować, więc pamiętajcie, mądry człowiek naprawia, ale geniusz zapobiega. I na dziś to tyle. Myślę też, że za jakiś czas na kanale pojawi się odcinek o Zero Waste, może nawet nie jeden, ponieważ mam w tej kwestii do przekazania bardzo dużo ciekawych informacji i własnych doświadczeń. Dzięki za obejrzenie, zapraszam po więcej i do następnego. Cześć!